Jesteś gotowy na przygodę? Jestem i Pięknie. cieszę się bardzo, że jesteśmy w tym miejscu. No właśnie. Chwilę przed startem. Jak tam, panie Zbyszku? Dobrze? No? Super. Bardzo dobrze. No, opowiadaj, chłopie. No powiem ci, że no. Ciężko powiedzieć. Mówisz, że zabija? Ciężko powiedzieć. Lepsze niż wszystko do tej pory? Nie no, jest super, bo tu masz komfort lotu, wiesz? A. To mnie rzuca, nie? No widzisz. Po prostu sobie płyniesz, nie? No to pięknie. No, a powiem ci, że lądowanie też rewelacja. Tak? Nie. Widzisz, jak siada mi ciutko, aż no. Po prostu wiesz, nie czuć, jak koła dotykają ziemi, nie? Aha. Tak, ale... I wiesz, w pewnym momencie taki ten, że jakbyśmy w miejscu stanęli na chwilę, nie? I spadli, nie? No to pięknie. Ale super. Dobra, tu odepniemy tą kamerkę. No, dobra. Ale bałeś się czy nie? Bałeś się, to jedynie pod koniec, jak żeśmy stanęli, to była adrenalinka, nie? Tak? A tak to... Że nie leci, nie? Nie, że jak to tak spada, no bo każdy, no dobra, ale nie leci to co? No to spada, tak? No. Widziałeś, ja go zatrzymałem, no. Nie mieliśmy silnika, bo go zdławiłem do zera, no właśnie, tak? Nie? Nie mieliśmy silnika i zobacz. Cisza. Stoimy, nic się nie dzieje, tak? Nie spadamy, wiesz, jak kamień do ziemi, tak? No i to takie kurde było. I nagle co? Mówisz, że szlaczki podeszły do góry, tak? Była adrenalinka. Była adrenalinka. No, bo później muszę go rozpędzić, tak? Żeby, no. Bo ja muszę mieć 100 km na godzinę lecąc do ziemi, żeby pięknie. Prawidłowo podejść do lądowania, tak? No muszę zrobić ten kąt natarcia i... No to super. No to co? Zaliczone. Oj, powiem ci, że
polecam, naprawdę polecam, bo to jest naprawdę przyjemne. Mówisz? Naprawdę przyjemne. I cię, wiesz, nie rzuca cię. Przede wszystkim cię nie rzuca i wiesz, nie masz tej choroby morskiej takiej, tej, nie? I to jest komfort. Stabilny los. Dobrze, no to co, jest, cieszymy się. To słuchaj, ale ty prowadziłeś oczywiście, tak, czy nie? Tak, oczywiście. Tak. Ja tam... Nie, no on był instruktorem, no, w pozycji instruktora. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.